Szpital wielospecjalistyczny w Jaworznie ma nowy oddział kardiologiczny i wyremontowaną izbę przyjęć. Za 15 milionów złotych szpital zyskał m.in. salę intensywnego nadzoru kardiologicznego. To nie jedyny szpital w regionie, który właśnie pochwalił się nowoczesnym sprzętem. Zmiany zaszły też w szpitalu miejskim w Siemianowicach Śląskich. Tam otwarto 3 sale operacyjne. Karolina Komada. Już 19 lutego zostanie uruchomiony tu nowy oddział kardiologiczny i izba przyjęć, która powstała w miejscu szpitalnego oddziału ratunkowego. Będziemy również starać się i procedujemy cały czas, żeby rozszerzyć diagnostykę oddziału kardiologii o zabiegi z zakresu ablacji. Czyli to jest jakby poszerzenie profilaktyki, którą chcemy zapewnić pacjentowi. Natomiast w strukturze izby przyjęć przede wszystkim powstał wycinek tego, gdzie pacjenci ze skierowaniem mogą wprost się udać. I nie muszą czekać w jednym pomieszczeniu z pacjentami przyjmowanymi na SOR. Oprócz zmian technicznych, szpital miejski w Jaworznie poszerza kadrę lekarską. W oddziale też prowadzimy reorganizację taką funkcjonalną oddziału. Udało się pozyskać nowych profesjonalistów, nowych kardiologów. Zespół się powiększył. Mamy w tej chwili 6 kardiologów, którzy pracują w podstawowej ordynacji czasu pracy. Zmiany zachodzą też w innych szpitalach. Nowe stoły operacyjne, systemy do sterowania operacjami w zakresie chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej i ginekologii pojawiły się w Szpitalu Miejskim w Siemianowicach Śląskich. 20 milionów złotych, nowy blok operacyjny z 3 salami operacyjnymi, z salą wybudzeń, z całym zapleczem medycznym, plus centralna sterylizatornia, która jest bezpośrednio połączona windami właśnie z blokiem operacyjnym. Szpital czekał wiele lat na te inwestycje. Nowy blok operacyjny będzie wykorzystywany przez różne oddziały. Pracuję tutaj ponad 30 lat. Blok chirurgiczny jest niezwykle ważną częścią szpitala. Nam to będzie bardzo pomagało. Część zabiegów endoskopowych, ja jestem gastroenterologiem, część zabiegów endoskopowych robimy w warunkach bloku chirurgicznego, zabiegi o największym stopniu ryzyka. Inwestycja, która pochłonęła 20 milionów złotych, została dofinansowana z Unii Europejskiej.